Siemaneczko, z tej strony bracia Exploration ponownie. Dzisiaj witamy Was z terenu opuszczonej w 2006 roku kliniki. Niestety tak, my już jesteśmy po eksploracji terenu. Tak jak powiedziałem, terenu, ponieważ do żadnego z budynków no niestety nie da rady wejść. A więc co, chociaż tyle, żeby było. Obejdziemy wszystko dookoła, pokażemy Wam, jak to wygląda. Jak będziemy szli, to pokrótce przedstawimy historię tego miejsca. A więc tak, od samego początku, no tutaj możesz pokazać kamery, cały teren jest monitorowany. Nie wiemy, czy działają. Więc tak, pokrótce od początku. Rok budowy 1910. Powstało to jako klinika gruźlicy, leczenia gruźlicy. Następnie w 3 lata później powstał tutaj oddział dziecięcy, również leczenia gruźlicy. Także może najlepiej, że do środka nie można wejść. Niestety, naprawdę wszystko szczelnie zamknięte. Następna informacja, jaką udało nam się znaleźć, to było otwarcie tak zwanego Dom 2 dla przypadków szczególnych. To był rok 1927 i właśnie się zastanawiamy, czy to nie był ten budynek, który właśnie Wam pokazujemy, ponieważ on jest no najmniejszy z tego wszystkiego tutaj dookoła. Mogło to być to, niekoniecznie musiało być to. Teraz idziemy w kierunku głównego budynku. Niestety też szczelnie zamknięty, z każdej strony kamery. Mamy nadzieję, że nie działające, nie będziemy mieli problemów. No i tak oto dalej. Z historią lecimy. W 1945, czyli koniec II wojny światowej, część tego szpitala została zniszczona w wyniku bombardowania, ale i tego samego roku została też odbudowana. Zostało dostawione laboratorium oraz dom opieki. Teren jest tutaj naprawdę ogromny. Jak widzicie, wszystko pozamykane. Tutaj też widzicie, jak szczelnie zamknięte, na górze drut kolczasty, żeby nikt nie wchodził. Wszystkie okna, wszystkie wejścia, drzwi pozamurowywane. Wcześniej na murze widzieliśmy napis, datę. 2016 roku. Czyli od 3 lat stoi zamurowane. Od 3 lat stoi zamurowane na pewno. A czy jest to dłużej, czy nie, to nie mam pojęcia. A tutaj wspomniane wcześniej kamery. Tu były schody do wejścia do góry. Były. Robi wrażenie widok. Tutaj będziemy mieli krótki film pokazowy. Zrobiliśmy sobie fotorelację. Postaraliśmy się uchwycić takie najważniejsze punkty miejsca. Chodź, cofnij się jeszcze. Dasz radę uchwycić tamte lampy w środku? Jeszcze pozostałość po jakimś, nie wiem, sali chyba. A to była jakaś sala. Myślę, że będzie widać. I tak, jak lecimy dalej z historią,
78 klinika została przekształcona w dom opieki, później w dom spokojnej starości. Aż w końcu od roku 2002 do roku 2005 ciągnął się proces upadłościowy, gdzie klinika ta cała, już wtedy dom opieki, był na skraju bankructwa. Brakowało pieniędzy na wszystko. I tak oto dokładnie 26 kwietnia 2006 roku klinika ogłosiła oficjalną upadłość. A mimo tego, że upadłość ogłosiła, to jednak do 31 grudnia tego samego roku dalej w klinice pracowało 55 osób. I jeszcze przyjmowała pacjentów i właśnie tego 31 grudnia 2006 roku zamknięto ją na stałe. Zamknięto ją na stałe. I stoi tak, jak widać. Stoi do dnia dzisiejszego. Jeszcze tak z ciekawostek, jakie mogę wspomnieć. W 2013 roku, o ile się nie mylę, niemieccy studenci w tej klinice nagrali horror pod tytułem Blutdruck. Niestety nie mogłem go znaleźć na internecie. Jeżeli ktoś by chciał, to może sobie poszukać. Może uda wam się znaleźć. Co, ten budynek jeszcze? Tam kolejna kamera i antena, także kamery raczej działają. Ja raczej na stałe jest monitorowane, ktoś siedzi za monitorami i patrzy. Ewentualnie tylko nagrywają. A więc tak, drodzy widzowie, my się żegnamy z wami z tego miejsca. Niestety do środka nie udało nam się wejść, ale myślę, że zaciekawi was materiał. Cześć!